kochani, witam Was bardzo serdecznie w serii Moja Druga Ciąża. W tym filmiku miesiąc siódmy. W miesiącu siódmym byłam znowu na skanie w szpitalu. Zobaczcie sobie, jak to tam mniej więcej wszystko wyglądało. Właśnie idę do szpitala, pokażę Wam, jak mi się uda, jak to wszystko wygląda. Szpital jest w centrum miasta w Dublinie i któraś z Was zastanawiała się i zdziwiła się, że za parking trzeba płacić. Tak, słuchajcie, akurat tam są samochody, tam postawiliśmy samochód. Tak, tu się płaci za parking. Strefa jest płatnego parkowania w centrum Dublina, także trzeba zapłacić za parking. To jest ten szpital, tak wygląda z zewnątrz. Przy bardzo rokliwej ulicy jest. I niestety jest taka kolejka, muszę czekać. Jaka ładna Lili. Czekasz tutaj sobie z mamą? Ale grzecznie? Tak? Zaraz będziemy układać literki. Mam dla Lileczki literki. A tutaj są pokoje, to co Wam wcześniej opowiadałam. Się wchodzi na wizytę do lekarza i rozmawia się z lekarzem i taki szybciutki skan jest. Tyle jest tych pomieszczeń, pokoi. Tak wygląda to pomieszczenie. I tam już są zamknięte, czyli to krzesło. Widzieliście, jak wyglądają te pokoiki, pomieszczenia, gdzie się odbywa skan. To jest naprawdę bardzo małe, 2x2 bym powiedziała. I taka seria leci. Oczywiście długo musiałam czekać, ale to standard. W tym miesiącu, jak wiecie, w cotygodniowych relacjach moja córcia kopie mnie przestrasznie. Po prostu z czasem to mi tak sprawia aż ból. Więc układam się na jeden bok, na drugi bok. Lili dalej nie śpi w nocy. Byłam szczęśliwa, że w którymś tam tygodniu opowiadałam Wam, że już przespała jakieś tam 4 noce może, ale wróciła do rutyny swojej i przyłazi do nas w nocy raz, czasem dwa. W jednej nocy nawet przyleciała 4 razy, słuchajcie. I za każdym razem odstawiamy ją tak jakby do swojego pokoiku, do łóżeczka, buziaczek i idziemy do siebie spać i tak w kółko. Ale mam nadzieję, że wreszcie kiedyś się nauczy, musi się nauczyć spać całe noce, przesypiać się. W miesiącu siódmym zaczęłam przygotować się do nadejścia dziecka na świat, także otworzyłam wszystkie ubranka Lili miesiąca 0 do 3 i już postanowiłam poprać te ciuszki, poprasować je, mieć z głowy. W następnym miesiącu zrobię z ciuszkami 3-6 i również sobie już je poukładam, żebym miała też wszystko już gotowe. Ech, słuchajcie, zastanawiałam się, czy muszę jeszcze rzeczy jakieś dokupić, bo już nie pamiętałam, ile Lili tych ciuszków miała, czy coś jeszcze może się nie nadaje, może do wyrzucenia. I akurat przesegregowałam te wszystkie ubranka po Lili. Parę tam wyrzuciłam, które już mi się nie podobały, bo były po prostu takie już porozciągane. I dokupiłam parę rzeczy z Nexta, tam parę rzeczy z Mothercare. Szukam bardzo czapeczek dla mojej dziewczynki, ale nie takich, słuchajcie, wywijanych, tylko takich nasuwanych samych czapeczek. Tutaj jakoś nie mogę znaleźć, muszę poprosić moją siostrę, żeby mi może w Polsce kupiła. I już sobie posegregowałam ciuszki. Poukładałam, mniej więcej już rozmyślam, co mam wziąć do szpitala, ale to jeszcze na ten miesiąc myślę, że nie będę tego robić, zrobię to w miesiącu kolejnym, czyli w miesiącu ósmym już sobie naszykuję torbę dla siebie, czyli dla mamy i dla Dzidzi. Przyszykowuję się malutkimi kroczkami do porodu. Zapisali mnie na cesarskie cięcie. Wyznaczyli datę porodu, tą, co oczywiście miałam wyznaczoną na początku, czyli będę miała cesarskie cięcie po raz drugi. Waga moja, jak Wam mówiłam w cotygodniowych relacjach, bodajże jest 11 kilo. Teraz, co jest fajne i co jest też niefajne, Lili codziennie rano w łazience jest waga, taka malutka szklana waga, ona codziennie ją podnosi i staje sobie na niej i woła mnie, teraz mama. A mnie nie, mama lepiej niech się nie waży. Nie, mama nie. Ona tak się stoi, na mnie patrzy i znowu mówi, teraz mama.
Więc muszę być na tą wagę, chcąc czy nie chcąc, widzę ile przytyłam i mówię: dzięki moja córko, poprawiasz mi sam humor z rana. To jest takie śmieszne, że idzie z tą wagą, drepcze większa ta waga trochę od niej i mówi: teraz mama się waży, więc muszę stać na tą wagę, spojrzeć i okej, chowamy wagę. Także jest około 11 kilo. Przytyłam już. To by było w sumie wszystko na miesiąc 7. W miesiącu 8 będę brać, pakować się do szpitala. To mniej więcej Wam pokażę tak w skrócie, co biorę dla mojej córki i co biorę dla siebie. Oczywiście linka z torbą do szpitala dla mamy i dla dzidziusia zostawię Wam pod filmikiem. To już nagrałam po porodzie z Lili, co brałam do szpitala. Także to by było wszystko, kochani, na miesiąc 7. Trzymajcie się cieplutko. Zostały mi niecałe 2 miesiące do porodu. O ja już nie mogę się doczekać, kiedy przyjdzie na świat nasza kolejna dziewczynka. Także buziaczki, kochani. Pa, pa!